ale było blisko. Mexico? No. No. Blokuj! Trzecie opcje od kibiców dla ciebie! Number 16, Alexei!
Szanowni Państwo, coraz mniej czasu do rozpoczęcia finałowego spotkania klubowych mistrzostw świata w piłce siatkowej. Proponuję duże prawa dla rozgrzewających się siatkarzy. Lubię Kucinę, przywitanowa, Zenit Kazań. Kochani, uwaga, drugi okres.
to prawdziwa petarda. Mamy 10 sekund, żeby zdążyć. Słuchajcie, a trzecie odrożenie, damy radę jeszcze szybciej. I głaszamy! I siatka z Fady Cruzeiro, Leon i Nando. Szanowni Państwo, nagrodę najlepszym przyjmującym wręczy członek zarządu FIVB, pan Mirosław Przedwełski. Dwóch kolejnych graczy. Jest dwóch przyjmujących, musi być dwóch najlepszych środkowych bloków. I są to siatkarz Zenitu Kazań, Aleksiej Samowianko i siatkarz Fady Cruzeiro, Robert Landy i Simon. Zapraszamy zawodników na podium. Mamy dwóch przyjmujących, mamy dwóch środkowych. Czas na kolejną nagrodę indywidualną. Będzie to nagroda dla najlepszego libero. Nagrodę wręczy, ale to za chwileczkę. Najpierw to zostało najlepszym libero. Zawodnik Lubę Kucinę, ci witam Marzenia. Zenia Grebetnikow, kolejna nakładna zresztą nagroda na polskiej ziemi. Brawo! Brawo, Zenia! Brawo! Brawo, Zenia! Brawo! Najlepszym rozgrywającym wybrany został do drużyny marzeń siatkarz Zenitu Kazań, Aleksander Kuczko! Nagrody pierwsza. Tomasz Cieśnik, prezes zarządu Profesjonal Sports Events, organizator Atomy. Najlepszym atakującym imprezy wybrany został zawodnik Lubę Kucinę, czyli Kalowa. Proszę Państwa, tak wygląda. Niemniej wybrany został siatkarz Lubę Kucinę, czyli Kanowa Osmany Juan Cabrera. Nagrodę wręcza pan Lubo Jacek Syn, wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej.